Teraz zaczniemy sobie zupełnie nowy temat. Mianowicie pomówimy o silnikach elektrycznych. Jak taki silnik może wyglądać? Powiedzmy, że mamy przewodnik zgięty w kształt takiej prostokątnej ramki. O, powiedzmy, że tu się znajduje bateria. Tu mamy plus, tu mamy minus. Wobec tego w tej ramce płynie prąd w taki sposób, że płynie tak, tak, tutaj w dół, tutaj w ten sposób, tutaj w górę i tu zawraca. Tak, mamy taką ramkę z prądem. Żeby tych strzałek nie było za dużo, to pozostawię sobie tylko jedną tu, a drugą tu. I całość znajduje się w polu magnetycznym. Niech to pole magnetyczne będzie zwrócone w ten sposób, w płaszczyźnie, w kierunku takim, jak pokazuje płaszczyzna ekranu. Ale pole magnetyczne jest nie tylko w płaszczyźnie ekranu, tylko jest w całej przestrzeni, tak trójwymiarowo, gdybym chciała narysować nie tylko w płaszczyźnie ekranu, ale również przed ekranem, za ekranem, tak jakby tak zaznaczę, że wszędzie, w każdym punkcie przestrzeni pole magnetyczne jest zwrócone w taki sposób. Tak, a tutaj mamy obwód z prądem, tu mamy włączoną baterię, więc ten prąd płynie naokoło w tym obwodzie i zastanawiamy się, co się będzie działo. No więc tak, jak mam nadzieję, pamiętasz z jakichś naszych już wcześniejszych filmików, jak mamy przewodnik z prądem w polu magnetycznym, to będzie na ten przewodnik działać siła. Przypomnę Ci, że siła ta wyrażalna jest następująco. Tutaj mamy po prostu wartość natężenia prądu, natomiast dalej mamy taki iloczyn wektorowy, takiego wektora wzdłuż przewodnika, po prostu wzdłuż kierunku przepływu prądu. I ten wektor pomnożony wektorowo razy wektor indukcji pola magnetycznego. Tak? Więc pamiętając ten wzór, czy znając ten wzór, chcemy policzyć, jaka siła działa najpierw na ten odcinek przewodnika, a następnie zobaczymy na ten odcinek przewodnika. Tak, zacznijmy od tego. Będziemy rysować naszą prawą rękę. Niestety rysunek będzie dosyć karkołomny. Widzę to teraz, patrząc na ustawienie mojej ręki. Więc tak, nasz palec wskazujący pokazuje do dołu. Nasz palec środkowy pokazuje w kierunku pola magnetycznego. Następnie tutaj bliżej do nas mamy dwa zgięte paluszki, których nie wykorzystujemy. Tak, tutaj tak jest nasza, dalej idzie nasza ręka. O, to jakoś w ten paskudnie to się rysuje, bo to jest po prostu taka niewygodna perspektywa. Natomiast proszę spróbuj samodzielnie ze swoją ręką, że kciuka tutaj akurat nie będzie widać, bo on będzie wchodził jakby tam w głąb ekranu. Tak, narysujmy to sobie. Tak płynie prąd wzdłuż palca wskazującego, wzdłuż palca środkowego, tylko pamiętaj, żeby to zadziałało, to musisz używać ręki prawej, a nie lewej. Tak, no a kciuk wobec tego celuje po prostu w głąb ekranu. I to jest kierunek, w głąb ekranu jest skierowany ten iloczyn wektorowy, no a ponieważ to jest wartość dodatnia, to siła na ten odcinek, na ten fragment przewodnika będzie działać właśnie w ten sposób, w głąb ekranu. Dobrze, a zobaczmy, jak będzie działać siła na ten odcinek. No tutaj wszystko jest tak samo, poza tym tylko, że ten wektor będzie odwrócony w stosunku do tego, więc zamiast rysować drugi raz rękę, po prostu musimy sobie uzmysłowić, że zamiast wektora L zwróconego tutaj w dół, wstawiamy wektor minus L i ten minus możemy przenieść przed wszystko. Wobec tego ostateczna siła będzie po prostu równa minus tej sile, która jest tu, czyli będzie taka sama co do wartości i będzie wychodzić z ekranu nasz tort w ten sposób. Tak? I jeśli teraz ta ramka jest zrobiona w ten sposób, jakoś zamocowana tak, że tutaj wokół takiej pionowej osi biegnącej przez środek może się obracać, to skutek działania takiej siły, no tutaj będziemy mieć moment siły, tak, równy tej odległości, równy takiemu wektorowi, pomnożonemu wektorowi, wektorowo razy ta siła tutaj, to jest ramię siły, a to jest siła, plus takiemu wektorowi pomnożonemu wektorowo razy ta siła, tak, tutaj te dwie rzeczy, to jest prostopadłe do tej siły i to jest prostopadłe do tej siły, więc wartość tego iloczynu wektorowego będzie równa po prostu iloczynowi wartości tych rzeczy. Ważne jest to, że kiedy siła z tej strony jest skierowana w głąb ekranu, a z tej na zewnątrz, to zauważ, że coś takiego spowoduje, że nasza ramka będzie się obracać w taki sposób pod wpływem tego momentu siły. I teraz, jeśli, teraz już będę rysować tak trochę mniej starannie, ale w każdym razie, jeśli obróci się ona trochę o pewien kąt, zacznie wyglądać jakoś tak, o, w stosunku do tego, jak było, obróciła się w ten sposób, o jakiś tam kąt alfa wokół tej osi, to tak, to w dalszym ciągu tutaj prąd płynie do dołu, a tutaj do góry. Pole magnetyczne cały czas jest zwrócone w ten sposób, a wobec tego, jeśli chodzi o kierunek siły, to nic nam się tutaj nie zmienia. Dalej, w dalszym ciągu tutaj na ten odcinek siła działa
tym kierunku i jest taka sama co do wartości, bo tutaj nic się w tym iloczynie wektorowym, tutaj nic się nie zmienia. Podobnie tak jak tutaj siła wychodzi z ekranu, ale zauważmy, że po tym jak nastąpił ten obrót, to możemy rozłożyć tą siłę na składowe. Już cała ta siła nie działa prostopadle do ramki i nie wnosi wkładu do momentu siły, który nam tą ramkę obraca, tylko jakaś jej składowa działa w ten sposób, a druga składowa działa tak, w taki sposób, jakby miała rozciągnąć tą ramkę. Podobnie tutaj też jest składowa działająca tu prostopadle i jest składowa, która działa tak w płaszczyźnie tej ramki, tak jakby miała ją rozciągnąć. I ona nam tutaj nic nie wnosi do tego obrotu, wnosi jedynie ta składowa prostopadła i ona jest mniejsza niż była tutaj w tym ustawieniu. Ale tak czy siak, ramka się w dalszym ciągu obraca w taki sposób, aż dojdzie do takiego ustawienia, że jakby z tej perspektywy będzie wyglądać bardzo nieciekawie, bo będzie wyglądać po prostu jakoś tak, po prostu się obróci w taki sposób, że będziemy na nią patrzeć całkowicie od boku. No i wówczas, jeśli spojrzymy sobie na ten rysunek z tej perspektywy, będzie troszkę więcej widać, będzie on wyglądał tak. Tak, tu mamy tą ramkę naszą. Patrzymy z tej strony w ten sposób, więc ten bok będzie jakby po naszej lewej stronie, więc tutaj prąd płynie do góry, a tutaj prąd płynie do dołu. Tak. Prąd płynie tutaj tak, do góry, a tutaj do dołu, a pole magnetyczne jest zwrócone w ten sposób. A wobec tego siły działające tutaj na nasz przewodnik działają w ten sposób. Tutaj tak, a tutaj tak. Tylko jakby miały rozciągnąć tą ramkę, a nic nie wnoszą do obrotu. Ale powiedzmy, że w tym położeniu ramka ma jakąś prędkość kątową i dzięki swojej bezwładności po prostu przeleci przez tą pozycję, obróci się kawałek dalej i wówczas sytuacja będzie następująca. Wykorzystajmy sobie ten rysunek. O, teraz ponownie patrzymy w ten sposób, ale już po obróceniu. Załóżmy, że bezwładność była tak duża, że ramka z tej pozycji zdołała się przekręcić jeszcze o 90 stopni, aż do tej pozycji, a jeśli nie zdołała, to powiedzmy wyglądałoby to jakoś bardziej tak. No ale załóżmy, że tak, to już nie ma aż takiego znaczenia, ale faktem jest, że gdy ramka jest ustawiona w taki sposób, to teraz na ten fragment, na ten odcinek siła będzie działać, no jak tutaj rysujemy naszą rękę, palec wskazujący do góry, palec środkowy w ten sposób, zgodnie z polem magnetycznym, a wówczas no tam gdzieś z tyłu widać jeszcze dwa palce, no a kciuk będzie pokazywał prosto na nas. Trochę brzydko się narysowało, ręka nie anatomicznie wygląda, ale robię co mogę. W każdym razie tak. Tak płynie prąd, tak jest skierowane pole magnetyczne, a wobec tego tak jest skierowany ich iloczyn wektorowy, a więc i siła, tak? O. No a podobnie jak tylko w tym rysunku odwrócimy sobie jeden wektor, odwrócimy sobie ten wektor w drugą stronę, to się okaże, że cała nasza ręka się odwróci w taki sposób, a pole pozostanie w tym samym kierunku, a wobec tego kciuk będzie pokazywał w kierunku przeciwnym, czyli po tej stronie będzie siła działać tak. No a wówczas widzimy, że tak skierowane siły, tak skierowany moment siły właściwie względem tej osi będzie nam wymuszał obrót w kierunku przeciwnym. Czyli jeśli nasza ramka tutaj jeszcze miała jakąś prędkość kątową, to po przekroczeniu tej takiej granicznej pozycji o jakiś tam kąt, będzie poddana działaniu momentu siły, który będzie ją hamował, aż się zatrzyma i następnie zacznie się obracać w stronę przeciwną. Tak, ponieważ obróciliśmy się w taki sposób, że te fragmenty po prostu się zamieniły miejscami i teraz po tej stronie siła działa w przeciwnym kierunku niż działała tutaj, więc po prostu kierunek obrotu nam się odwróci. I wobec tego znowu nasza ramka się będzie obracać, znowu trafi w taką pozycję graniczną, pod wpływem jakiegoś swojego bezwładu tę pozycję przekroczy i znowu będzie działać siła w przeciwnym kierunku i w efekcie skończymy z takimi oscylacjami. Takie oscylacje mogą być przydatne, bo tutaj właśnie zasada działania silnika elektrycznego polega na tym, że tutaj mamy baterię, tu mamy baterię i energia elektryczna zgromadzona w tej baterii ma być przy pomocy takiego silnika przerobiona na ruch. To jest cała filozofia, ale czy taki ruch oscylacyjny będzie dla nas użyteczny? No w pewnych zastosowaniach może być użyteczny, ale bardziej byśmy chcieli, żeby nam się w sposób ciągły ta ramka kręciła w kółko, bo tutaj chcemy sobie zamontować na przykład czy jakieś koło, które ma się obracać, czy
jakieś mieszadełko, które nam będzie coś mieszało, czy wiatraczyk, który nas będzie chłodził latem. I do tego się to wszystko sprowadza, że chcielibyśmy, żeby ta ramka się obracała w sposób ciągły w tym samym kierunku, a nie co pół obrotu, żeby nam się ten kierunek działania momentu siły zmieniał. I w następnym filmiku zastanowimy się, jak taki cel, taki ciągły obrót w jedną stronę osiągnąć. Do usłyszenia!